Już. Witam Was wszystkich. Dzisiaj będziemy robili pomidory smażone w cieście. Zapraszamy na filmik. Przepraszamy, że nas tak długo nie było, ale mieliśmy remont kuchni. Już teraz zapraszamy. Teraz będziemy kroić pomidora w plasterki. Najpierw go opukaliśmy oraz obraliśmy ze skórki. Jednego pomidora już mamy pokrojonego. Pokroimy sobie jeszcze jednego. I teraz będziemy się zajmowali już robieniem ciasta do naszych pomidorów. Już. Dajemy szklankę mąki. Sypiemy sobie trochę po ręce, ale jak w kuchni nie ma brudu, to znaczy, że nie jest dobry kucharz. Do tego sobie dolejemy pół szklanki mleka. Trochę więcej nam wyszło, ale to nic nie szkodzi. Tak. I wbijemy sobie jedno jajko. Teraz wbijemy jedno jajko. I to zmiksujemy. Musi nam być trochę cięższe ciasto, żeby znaleźć. Sprawdzimy se. Jeszcze musimy tutaj jeszcze porozmieszczować. Teraz by było dobre nasze ciasto. Zapraszamy za chwilę na dalszą część programu. Już. Teraz będziemy przyprawiać te pomidorki nasze trochę pieprzem. Posypiemy sobie trochę pieprzu. Do tego dodamy troszkę wegety. I jeszcze na to trochę czosnku sobie sypniemy. To będziemy maczać w naszym cieście i smażyć w rondelku w głębokim oleju. Teraz będziemy smażyć w głębokim oleju nasze pomidory z przyprawionymi oraz obtoczone w cieście naleśnikowym. Do zezłosienia się koloru. Jak będziemy mieli złocistą skórkę, to nasze pomidory odsączymy na ręczniku papierowym i nasza potrawa będzie wtedy gotowa. Nasze pomidory już są usmażone w cieście. Teraz je przesypiemy na ręcznik papierowy i będą się osączały z oleju. No już, no już. To jest nasze danie. Może nie do końca jeszcze nam wyszło idealnie, ale robiliśmy je pierwszy raz. Na pewno następnym razem wyjdzie lepiej. Zapraszamy do subowania naszego kanału, lajkowania, komentowania. I na razie, pa!